No cześć Wam. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak działa w bardzo prosty sposób kolejny wzorzec projektowy, czyli Observer Pattern. Działa on w ten sposób, że mamy tutaj na przykład jakichś przeciwników i oni obserwują yy, na przykład gracza. No i powiedzmy, kiedy gracz coś zrobi, yy, to wtedy wszystkie obiekty, które go obserwują, czy obserwują jakąś jego akcję, Będą mogły no, wykonać jakąś tam czynność, tak? Czyli w zależności od tego, co się stanie z graczem, to wszyscy obserwujący będą mogli coś tam zrobić. Wydaje mi się, że w tym przykładzie zrobimy coś takiego, że ja tutaj sobie kilku przeciwników dokoptuję jeszcze, no i kiedy ten nasz gracz na przykład wciśnie prawy przycisk myszy, to wywoła, nie wiem, jakąś bombę atomową, no i wtedy cała reszta, wszyscy, którzy obserwują go, e, będą uciekać. Albo żeby było prościej, to może żeby nie uciekali, bo to dużo kodu trzeba by było tu wpisać, to po prostu zginą wszyscy. Tak? Czyli załóżmy, że kiedy ja wcisnę prawy przycisk myszy, to nasi przeciwnicy wszyscy zginą. No to dobra, zróbmy to właśnie za pomocą tego Observer Pattern. No to od czego zaczynamy? Może do gracza, playera, dodajmy sobie jakiś skrypt. To będzie nasz obserwowany, więc może ja go też tak nazwę od razu, czyli wpiszę, że to jest obserwowany. Niech będzie po polskiemu obserwowany, stworzymy sobie nowy skrypt: Create an. Ad. Dobra, może go otworzę od razu, żebyśmy mogli zacząć coś wpisywać. No, potrzebujemy dodać e, eventa. Oczywiście jest kilka sposobów, jak możemy to zrobić, ale wydaje mi się, że na razie spróbujemy w taki najprostszy sposób to zrobić. Więc dodamy sobie public i static. Dodamy sobie statyczne, żeby było łatwo, lekko i przyjemnie. No i eventy, więc dajemy event. No i teraz dopisujemy sobie jeszcze action i dodajemy jakąś nazwę. Ale jak widzicie, kiedy dałem sobie tutaj spację, to mi się coś niedobrego stało. Dzieje się dlatego, ponieważ żeby używać. Takich akcji, eventów, musimy dodać tutaj jeszcze using, a następnie system, ponieważ mm, takie rzeczy są w tej bibliotece system. Więc teraz będziemy mogli już sobie wpisać action normalnie. No i dodajmy nazwę. Niech to będzie, właśnie, bomba jakaś atomowa, więc może wpiszę atomik, po prostu taką nazwę. Czyli tworzymy sobie taki event, i właśnie jego będą mogli obserwować nasi przeciwnicy. No i dobra to teraz będziemy chcieli yy, wywołać jakby tak powiadomić tych wszystkich którzy nas obserwują kiedy to zdarzenie będzie miało miejsce czyli kiedy yy, ta bomba wybuchnie no to może w starcie to usunę i zrobimy to w update ponieważ no chcę sprawdzić kiedy prawy przycisk myszy będzie wciśnięty więc dodajemy sobie że jeżeli a następnie input no i dajemy get button down i tutaj wpiszę sobie Fire 2, co oznacza prawy przycisk myszy. No i dobra, kiedy prawy przycisk myszy będzie wciśnięty, to wtedy będziemy chcieli wywołać właśnie tą akcję. No to dajemy sobie Atomic i wywołujemy. No i chat. Eee, tutaj będzie mały problem i pokażę go za chwilę. Tu jeszcze będziemy musieli dodać taki, mm, takie zabezpieczenie, ale na razie niech będzie tak, jak jest. No i teraz musimy sobie przejść do skryptu. Naszych przeciwników, którzy będą nasłuchiwać, którzy będą obserwować tego naszego gracza. No to przechodzimy tutaj i klikniemy sobie na naszego przeciwnika, i też dodamy skrypt, czyli add component, i tu będzie obserwator, więc wpisujemy obserwator. Oczywiście ja daję takie nazwy, żebyście to może lepiej zrozumieli. Trochę oczywiście normalnie dodalibyśmy trochę inne te nazwy, no ale niemniej jednak o to tutaj chodzi, czyli mamy obserwatora i obserwowanego. Teraz klikamy na obserwatora. No i tak, każdy obserwator musi jakby zasubskrybować, tak? <laughs> tak jak wy subskrybujecie jakieś tam kanały czy, yy, na YouTubie, tak samo tutaj obserwator musi zasubskrybować yy, właśnie to, co chce oglądać. Właśnie możecie sobie to tak kojarzyć z YouTubem. No w sumie to jest idealny przykład tego, że wy obserwujecie jakiś swoich tam ulubionych yy, YouTuberów i kiedy oni wrzucą jakiś film, to wy dostajecie powiadomienie o tym, tak? Bo zasubskrybowaliście sobie ten kanał i tak samo tutaj działa właśnie. Mamy tutaj tego naszego obserwowanego, tego youtubera i kiedy on rzuci film, tak? kiedy rzuci bombę atomową, da znać, że rzucił film, to wtedy wy w powiadomieniach dostaniecie informację, że on rzucił film. Więc my teraz na początku musimy zasubskrybować, żebyśmy wiedzieli kiedy coś się wydarzy. No i chyba najlepiej. Zasubskrybować sobie to w funkcji onEnable. Czyli ja sobie dodam teraz onEnable no i chcemy zasubskrybować. Jak on się nazywa? Obserwowany. Więc wpisujemy sobie obserwowany i teraz dajemy kropkę, no i musimy y, dopisać się do tej akcji, którą chcemy obserwować. No bo ten obserwowany może mieć kilka akcji, nie tylko tą jedną atomową, może mieć jeszcze wiele innych, ale my chcemy subskrybować do Atomic. Więc teraz wpisujemy sobie Atomic. No i yy, to będzie nasza subskrypcja, ale chcemy jeszcze powiedzieć, co my chcemy wtedy wykonać. Jak, jak ten obserwowany wzbudzi tę akcję, tak? Kiedy on wrzuci ten filmik, to co my wtedy chcemy wykonać? No to dodajmy sobie taką funkcję. Czyli na przykład yy, niech to będzie powiedzmy: void wykonaj akcję. To na razie będzie puste, ale to nie ma problemu, to pousuwam. Czyli tak, subskrybujemy do tego Atomic, i jeżeli to się wydarzy, to chcemy wykonać akcję. No i już, tak? Tutaj nie dajemy nawiasów, tylko to nie, nie, nie możemy tak zrobić, ponieważ te nawiasy by sugerowały, że coś chcemy wykonać od razu, a my nie chcemy teraz tego wykonać. My chcemy tylko mm, wykonać to wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. No, i okej, okay. czyli mamy już subskrypcję. Jak widzicie, plus i równa się, tak. To nam pozwala przypisać właśnie to. No ale jak przypisujemy sobie, subskrybujemy coś, to mm, oczywiście też musimy mieć możliwość odsubskrybowania. Jeżeli ktoś rzuci jakiś wadziewny filmik i się wkurzymy, no to wtedy chcemy wyrzucić go z obserwujących. Nie chcemy już więcej być powiadomieni. Więc to zrobimy, może tu poniżej. I damy sobie on disable, czyli kiedy ten obiekt nasz powiedzmy zniknie, to wtedy my też chcemy odsubskrybować. I to jest bardzo ważne, że jak subskrybujemy akcję, to też musimy je w odpowiednim momencie odsubskrybować. Więc tak naprawdę mogę sobie to skopiować, wkleić tutaj i zamiast plusa dać minus, co znaczy, że odejmujemy od listy subskrybentów to. No i to by było... Tyle. Tyle, że jeszcze musimy tu wykonać jakąś akcję, prawda? No i powiedzieliśmy sobie, że kiedy wybuchnie bomba, to chcemy zniszczyć em, tych naszych przeciwników, więc dajmy sobie destroy, a następnie Game Object. No i to by było na tyle. Więc teraz możemy już spróbować mm, uruchomić sobie tą naszą grę, więc wróćmy sobie tutaj, damy sobie play. No i tu możemy sobie iść, strzelać cystyk, a gdy wcisnę prawy przycisk myszy, to zobaczcie, że. Zginęli, tak? I teraz zobaczcie, jak kliknę znowu prawym, to dostajemy tutaj błąd. No i właśnie, no i dlaczego dostajemy ten błąd? No dostajemy ten błąd, ponieważ my cały czas rozgłaszamy, że chcemy wykonać tą akcję, a system nam tutaj pokazuje, że po co my to robimy, jak nikt nas nie nasłuchuje. No i właśnie w tym przypadku powinniśmy dodać sobie tutaj takie zabezpieczenie, że chcemy rozgłaszać. Ym, że, my, w, że ta bomba wybuchła, ale tylko wtedy jeżeli ktoś rzeczywiście, jeżeli kogoś to w ogóle obchodzi. No bo jeżeli nikogo to nie obchodzi, to po co to rozgłaszać? Więc tutaj przejdziemy sobie i dodamy coś takiego, że jeżeli i wpisujemy atomic nierówna się 0. Czyli jeżeli y, mamy jakąś listę subskrybentów, to wtedy chcemy ich powiadamiać. A jeżeli nie mamy no to nie musimy tego robić, no bo po co? Nie ma potrzeby. No to spróbujmy jeszcze raz. Czy to zadziała? Tutaj sobie sklirujemy wszystko. No i tak, możemy strzelać cyk-cyk, podchodzę bliżej prawy, znikają wszyscy, którzy obserwują jeszcze raz prawy i nic się nie dzieje. No i okej, okay, tak właśnie powinno być. No i teraz powiecie ok a co jak będzie milion takich obiektów? No właśnie, no właśnie o to chodzi, że to się sprawdza wtedy kiedy mamy dużo takich obiektów. Czyli Ctrl D, dodajmy sobie kilkudziesięciu tych, może nie kilkudziesięciu, bo bym musiał tu spędzić bardzo dużo czasu, ale o powiedzmy niech to będzie tylu przeciwników. No i załóżmy, że właśnie oni wszyscy teraz zasubskrybowali do naszej bomby atomowej, i kiedy my wybuchniemy ją, to oni wszyscy tutaj zginą. No to zobaczmy. Damy sobie play. Oni wszyscy nas teraz obserwują. Zobaczcie, jest ich tu dosyć dużo. Klikam prawym, cyk, i wszyscy zginęli. Wszyscy poszli jak to po bombie atomowej. No i właśnie to jest jeden z takich przykładów, gdzie możecie zastosować ten wzorzec Observer Pattern. Wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe, bo zobaczcie. Jak mało kodu tak naprawdę tutaj dodaliśmy. Tutaj są nasi obserwatorzy. Oni tylko subskrybują do danej akcji i kiedy ona pójdzie w Eter, to wtedy wykonuje się właśnie ta akcja, którą sobie tutaj zdefiniujemy. No a nasz obserwowany, no tu tworzymy właśnie taką akcję, takiego eventa. No i wtedy, kiedy zostanie on wzbudzony jakby, kiedy wyśle informację w Eter, to właśnie tutaj to robimy. No, i kiedy to pójdzie weter, obserwatorzy się o tym dowiedzą, no i odpowiednio zareagują. No i o to chodzi właśnie. Także mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście. Wydaje mi się, że jeszcze przedstawię Wam jakiś inny przykład z wykorzystaniem tego wzorca projektowego, żebyście lepiej to zrozumieli. No i co? Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i do zobaczenia kolejnym razem.